Łukasz Jarzewski po debiucie na KSW. No nie tak wyobrażałeś sobie ten debiut. Jak się czujesz po tym pojedynku? Jak się czujesz z tym werdyktem? Bo tutaj w hali było no gorąco na trybunach. Powiem tak, no debiut za... Nie, no bardzo mi przykro, bo ciężko na to pracowałem. Zmieniłem specjalnie kategorię na lżejszą. Jak widać, że to nic nie dało. Co do werdyktu, ja jestem taką osobą, że przyjmę to na klatę. Nie jestem sędzią, nie znam się tak bardzo na tych przepisach. Jeżeli w takiej federacji jak KSW przegrałem, to przyjmuję to na klatę. Słuchaj, jeden obrazek nam pod klatką rzucił się w oczy po zakończeniu tego pojedynku. Gdzieś uklęknąłeś po ostatnim gongu i pokręciłeś tak przecząco głową w kierunku swojego narożnika. Skąd się to wzięło? Wiesz co, źle się czułem. W sensie takim nie będę ukrywał. Te przygotowania trwały ponad więcej niż 5 miesięcy, bo... Miałem się bić w federacji FEN najpierw, później te tak jakby no, moje wymysły, w sensie, że przejście do KSW i te gale się te tak jakby nie usprawiedliwiam się, ale tak jakby odwlekały z miesiąca na miesiąc i ja cały czas mocno trenowałem. W tamtym tygodniu czułem się super, zrobiłem wagę, nie było tego prądu, nie było tego Harego, który po prostu narzucał, obalał cały czas. Żałuję teraz, bo miałem parę takich sytuacji, że mogłem tego Ahmeda parę razy obalić, ale chciałem klinczować, jak widać przepisy się zmieniły i nie będę ukrywał takich zambulaczy jak ja i paru innych eliminują z rynku, więc przyjmuję to na klatę, więc albo zmienię swój styl, coś dołożę od siebie, albo będę przegrywał decyzjami, ale z jednym się chyba nie mogę zgodzić, bo teraz na narożniku mi powiedzieli, że przegrałem 3 rundy. Chyba nie przegrałem aż 3 rund, no nie przesadzajmy. Był taki moment w pierwszej rundzie, wydawało mi się, że też twój narożnik zwrócił na to uwagę, po chyba prawym twoim, Ahmed Villa zatańczył, dosłownie, no naprawdę ten cios go naruszył, ale no zabrakło właśnie takich ciosów jak ten z pierwszej rundy i chyba to był klucz dzisiaj no, do zwycięstwa rywala. Powiem tak, całe życie wygrywałem jakoś zapaśniczo te walki, raz w życiu chciałem poboksować, mam nauczkę. Nie będę już aż tak boksowo, znaczy nie tyle co będę, no wiesz, ciężko z zapaśnika zrobić boksera, to jest etap takiej ciężkiej pracy na lata, ja ją cały czas robię, nic nie robię poza tym, tylko że trenuję, staram się być jak najlepszy, jest mi bardzo przykro, że przyszedłem do wiesz, ciężko będzie mi teraz, znaczy nie mówię, że teraz jestem troszeczkę zażenowany, ale wszedłem do KSW, przyjechało troszeczkę kibiców na mnie, dużo ludzi na mnie liczyło, zmieniłem federację, byłem mistrzem innej federacji też, drugiej organizacji w Polsce i dupcia jest, nie? Ciężko to się dźwiga, wiesz, byłem nauczony wygrywać, wiadomo, że ja nie jestem taki, że chucham, dłucham na swój rekord, nie rozpaczam, no jest mi przykro, będę musiał to przełknąć, ale tak jak mówię, no wszedłem, z plecakiem tutaj, no i będzie ciężko. Widzieliśmy w twoim... Przepraszam, że pani dodam, no i przegrałem, szczerze, no nie wiem, zobaczymy jak Ahmedowi będzie szło, ale no przegrałem z gościem, z którym nie powinienem przegrać. Naprawdę, no sam siebie rozczarowałem, tak mi się wydaje, z całym szacunkiem do mojego rywala. Jak się czujesz fizycznie dzisiaj, bo to tak jak wspomniałeś, zmieniłeś kategorię wagową, czy wszystko było tak jak zawsze, czy jakoś inaczej? Powiem ci, ja już na rozgrzewce byłem zmęczony, czułem coś, że moje nogi są narożnik mówi, a to stres, właśnie czułem, że te robienie wagi też robiłem pierwszy raz, to nie jest tak, że ja już robiłem kilka, wiadomo z każdego procesu robienia wagi będę teraz wyciągał wnioski, tutaj akurat mój dietetyk Jonathan Kujawa zrobił wszystko, co w mojej mocy, to wszystko przebiegło pomyślnie, no nie wiem, no coś nie zagrało, coś nie miałem prądu, nie byłem taki żwawy, zrywny, nie wiem, może się aż tak nie wyspałem, nie mam pojęcia, tak jak mówię, nie będę się usprawiedliwiał, jeżeli sędziowie takiej organizacji jak KSW powiedzieli, że przegrałem, przyjmuję to na klatę. A wiesz co najczęściej słyszeliśmy z twojego narożnika? Harry, budzimy się, Harry, budzimy się, to było najczęściej wypowiadane zdanie. Tak, no gdzieś myślami byłem na grzybach czy gdzieś, nie mam pojęcia, coś nie zagrało, no nie będę tutaj nawijał makaronu na uszy ludziom, ludzie widzieli walki, prawda jest taka, że ja trenuję to, a specjalistów, którzy nawet nie trenują i znają sędziowanie i znają te wszystkie techniki, więc niech oni ocenią, podejrzewam, że ludzie już tam w komentarzach komentują, jeżeli większość komentarzy i ludzi takich będą mówili, że ten werdykt nie jest słuszny, no to się będę pocieszał, a jeżeli większość napisze, że zamuliłem i dostałem, przyjmuję to na klatę. W narożniku widzieliśmy po raz pierwszy Darię Alberts. Jak cenisz sobie współpracę z nią i co ona wniosła do twojego sztabu i przygotowania? Bardzo dużo wniosła, zaraz pewnie będę z nią rozmawiał, bo na treningach jestem maszyna, a tutaj pokazałem się słabo, no i nie będę ukrywał, no pokazałem się słabo, no jestem jakiś dziwnie zmęczony, nie wiem o co chodzi, no może to jest zbijanie, może przy następnej walce do kategorii piórkowej będę musiał coś jeszcze zmienić, żeby tego zdrowia zostało więcej.
straciłem dużo swojego atutu, czyli tak jak mówię, prąd, w sensie takim, że ja nie byłem może kondycyjnie zmęczony i tak jak mówię, i wydawało mi się w myślach, że gdzieś tam męczę tą walkę, że wygrywam na punkty, mówię brzydko, wygram, ale wygram. Ale werdykt mnie, tak jak mówię, troszeczkę zaskoczył i miałem parę momentów takich, że mogłem dołożyć coś z siebie. To jest najgorsze, że właśnie osoby, które przegrają, schodzą do narożnika, są w miarę, tak jakby po werdykcie jestem świeży i żałuję, że mogłem coś zrobić. Nie to, że dostałem dzwona, czy gościu mnie poddał, a po prostu przegrałem decyzją i to mnie najbardziej męczy. Tyle. Nie męczymy Cię w takim razie i czekamy, czekamy na Twój powrót, liczymy na to, że wyciągniesz wnioski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, że oczywiście wyszedłeś do wywiadu i to jest... Nigdzie nie ucieknę, jest taki świat i mam kontrakt na kilka walk, mam nadzieję, że chociaż po tej pierwszej mnie nie wyrzucą, bo muszę z czegoś żyć, i znowu jak mam wracać gdzieś do jakiejś innej federacji i za grosze walczyć, to sobie dam spokój. Dziękuję bardzo.